Marku, technika wojskowa, uzbrojenie, systemy obronne leżą w Twoim kręgu zainteresowań, ale wiem też, że zgłębiałeś temat Pegasusa, czyli słynnego programowania do inwigilacji, którego w Polsce nie miało prawa być. Politycy twierdzili, że absolutnie go nie ma, a tymczasem okazało się, że jest i działa od dawna i został wykorzystany do inwigilacji polityków, opozycji, różnego rodzaju sędziów, prokuratorów, prawników, dziennikarzy, działaczy społecznych, celebrytów, no cała masa nazwisk. Jak sądzisz, jakiego typu informacje polskie służby mogły uzyskać za pomocą Pegasusa? Znaczy, tego typu pozyskiwane informacje tak naprawdę mogą służyć służbom specjalnym przez długie, długie lata. Bo musimy wziąć uwagę również na taki fakt, że służby gdzieś również starają się wychwytywać takie postaci, które w przyszłości, w życiu politycznym mogą w przyszłości dużo znaczyć. Dzisiaj są, powiedzmy, jeszcze mało popularne, mało znane, ale już zaczyna się, jak to się mówi, ścieżka ich badania prowadzić na dużo wcześniejszym etapie, żeby zgromadzić materiał, który na przykład, jeśli te osoby, ich działalność okazałaby się według przynajmniej przedstawicieli służb, bądź tych, którzy te służby namaścili, niewygodne, niekorzystne, no to można, że tak powiem, w jakiś sposób ich kompromitować, więc w bardzo łatwy sposób pozyskać prywatne informacje dotyczące chociażby prywatnego życia, dotyczące kwestii rodzinnych, dotyczące kwestii tego, kto gdzie i na co się, że tak powiem, leczy. Można wyszukać cały szereg informacji dotyczących oczywiście czyjegoś majątku, ewentualnych, bym powiedział, tendencji do posiadania jakichś skłonności ku jakimś na przykład używkom, alkoholowi, narkotykom, nie wiem, uzależnieniom od gier komputerowych, od seksu i tak dalej, i tak dalej. Cała masa właściwie, bo jest to na tyle pojemne narzędzie, które umożliwia nie tylko podsłuchiwanie, ale również czytywanie informacji SMS-owych, na przykład tekstowych informacji z różnego rodzaju komunikatorów. Właściwie nie ma takiego komunikatora, przynajmniej z tego, co się mówi o Pegasusie, którego on nie byłby w stanie z nim poradzić. Również może zaglądać w nasz kalendarz, w wszystkie nasze kontakty i na bazie tych kontaktów budować sobie dalej ścieżkę kolejnych powiązań, kolejnych osób. Więc bym powiedział, potężne narzędzie we współczesnym świecie, kiedy się coraz częściej mówi, że siła przechodzi z tej konfrontacji fizycznej, na rzecz wojny, walki informacyjnej, no to jest to potężne narzędzie, które w ramach tej walki właśnie informacyjnej, wojny informacyjnej, cyberwojny można właśnie bardzo skrzętnie wykorzystywać i naprawdę zagrażać funkcjonowaniu całych państw, zwłaszcza jeśli korzysta się z programu, który został wyprodukowany przez jakieś inne obce państwo i to inne obce państwo, my tego nie wiemy, czy to obce państwo również nie przechwytuje tych danych, bo być może jest tak, że przechwytują je nasze służby, ale jednocześnie przechwytują służby specjalne na przykład Izraela, które też właśnie budują sobie taką właśnie, bym powiedział, ścieżkę polityków polskich, przyszłych polityków polskich, byłych polityków polskich, celebrytów, niecelebrytów, ludzi, którzy w przyszłości, no może trzeba będzie zmusić do współpracy, jeśli na przykład polityka państwa polskiego byłaby niezgodna z interesem Izraela, no to w taki sposób można dzięki tym pozyskanym informacjom na przykład przypomnieć pewnemu politykowi: szanowny panie, pan się krytycznie wypowiada wobec Izraela, jeśli pan tego nie zaprzestanie, to my tu panu wyciągniemy na przykład, że 4 lata temu to pan zdradzał swoją żonę. Czy chce pan tego na przykład, czy nie chce pan tego? Proste, bardzo, bardzo bym powiedział, skuteczne mechanizmy. I wtedy ktoś taki pozostaje, nawet ktoś taki, kto jest, bym powiedział, moralnie i wysoko etycznie postawiony przed wyborem, prawda, jest pod ścianą. Czy zniszczyć swoje życie rodzinne, zniszczyć swoją rodzinę, żona, dzieci, otoczenie najbliższe, bym powiedział, w pewien sposób godzi to też w reputację tej danej osoby na zewnątrz. Czy chce pan dalej w dalszym ciągu na przykład być krytyczny i wrogo nastawiony wobec państwa Izraeli? No to są takie, do tego to narzędzie służy i ku temu może, że tak powiem, być wykorzystywane. Tu mi przychodzi do głowy takie porównanie z epoką słusznie minioną, kiedy to SB gromadziła różnego rodzaju dokumenty w teczkach na obywateli, przy czym nie zawsze byli to przedstawiciele opozycji, czasem to byli po prostu ludzie, którzy byli rozpracowywani przez SB na wszelki wypadek, tak prewencyjnie, gdyby kiedyś kimś mogli zostać. I czy dzisiaj rzeczywiście ten Pegasus nie spełnia takiej samej funkcji, że gromadzone są różne informacje, jak powiedziałeś, czasem z
praktycznie takiej niwy prywatnej, zupełnie intymnej nawet, o różnego rodzaju opozycjonistach, ale także właśnie celebrytach, różnego rodzaju prawnikach, jak powiedziałem, dziennikarzach. I one mogą być w ten sposób właśnie wykorzystywane, jak w PRL-u SB szantażowała tymi teczkami. I tu od razu jeszcze takie pytanie pomocnicze. Czym w takim razie różnią się nasze czasy i różni się obecna władza i obecne służby specjalne, które tu w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości tak się mocno odgrażały z rozliczeniami poprzedniej epoki, z rozliczeniami tamtych ekip i z takim rozliczeniem historycznym, że to było nie do przyjęcia, ten system totalitarny, kiedy w zasadzie nie ma różnicy, bo jak zauważyłeś, cele pozostają bardzo podobne, tylko zmieniają się środki. Kiedyś trzeba było tajnych współpracowników, trzeba było obserwacji fizycznej człowieka, dziś mamy Pegasusa. Tak, dzisiaj jest to znacznie prostsze i tutaj oczywiście powiedziałeś o tym aspekcie historycznym i słusznie, no bo zwłaszcza wobec władzy, która w jakiś sposób podkreśla to ciągle i gani ten były system i te służby specjalne, że one właśnie ludzi szantażowały, że inwigilowały, że pozyskiwały informacje, że wchodziły z buciorami do ich prywatnego życia. Ale przecież my też mamy dzisiaj bardziej współczesne, bym powiedział, odnośniki do tego tematu. Mianowicie, no non-stop polskie władze krytykują takie państwa jak Rosja, jak Białoruś za to, że tamtejsze służby właśnie inwigilują, kontrolują i tak dalej. Pytam, czym się właśnie różni, zadałeś to pytanie, czym się właśnie różnią te działania polskich służb z okresu PRL-u i czym się różnią te rzekome działania, które są podejmowane na Rosji od Białorusi względem tego, co robią nasze same służby, bo z jednej strony ganimy te państwa, krytykujemy i mówimy, że właśnie na forum międzynarodowym, że my właśnie za to je ganimy, za to, że one są właśnie niedemokratyczne, że służby specjalne inwigilują, kontrolują opozycję. Tymczasem po cichutku robimy dokładnie to samo. Niczym się nie różnimy od tej Białorusi i od Rosji, więc jakim prawem odmawiamy tego typu mechanizmów i tego typu działania Rosji i Białorusi, skoro te same mechanizmy stosujemy u siebie, więc mierzmy może wszystkich siebie i innych tą samą miarą. Tutaj to, co powiedziałeś, historyczne odniesienie jak najbardziej słuszne, właśnie jak najbardziej słuszne, bo to zmieniło się tylko o tyle, że to tym służbom znacznie ułatwia pracę, bo kiedyś one musiały siedzieć pod domem, śledzić tego kogoś, tam siedzieć w samochodzie, zimno było, prawda, bo siedzieli w aucie, robili zdjęcia, a teraz po prostu wchodzą zdalnie do jego telefonu i wyciągają dużo, dużo nawet więcej informacji, niż byliby w stanie pozyskać, obserwując kogoś, prowadząc tą obserwację po prostu stałą, czy podsłuchując telefon, zważywszy, że kiedyś te telefony były, prawda, stacjonarne i na dużo mniejszą skalę były wykorzystywane niż dzisiaj. Dzisiaj my, prawda, w relacjach z naszymi najbliższymi non-stop z tych telefonów korzystamy, więc ta skala jakby oddziaływania i możliwość wyciągnięcia tych informacji jest, bym powiedział, co najmniej 10-krotnie większa, wyciśnięcia tych informacji z tego telefonu, za pośrednictwem telefonu, niż tego w tamtych czasach, kiedy korzystano z telefonów stacjonarnych. Tu jeszcze do głowy przychodzi mi trzecie porównanie, mianowicie to, że wykorzystując system Pegasus, służby specjalne różnych państw postępują co najmniej nadużywając prawa, nie przestrzegając żadnych norm, nie są zachowywane procedury takie w cywilizowanym świecie, które wyglądają na przykład tak, że trzeba jakiś nakaz sądowy uzyskać, żeby kogoś podsłuchiwać albo inwigilować, więc jest łamane prawo w sposób nagminny i w zasadzie użycie Pegasusa równa się łamaniu prawa. I w takim razie, mówiąc o tym trzecim porównaniu, czym różnią się służby specjalne tych poszczególnych państw od mafii hakerskich i różnego rodzaju właśnie przestępców, którzy włamują się na nasze konta, by pozyskać nielegalnie nasze dane? No, w tym aspekcie nie różnią się niczym. Trzeba sobie powiedzieć, że nie różnią się niestety z przykrością niczym. Jeśli ja czytam, że w sumie to o czym my już wiemy, że w skali tutaj powiedzmy nie tylko Polski, ale 600 polityków było inwigilowanych, 180 dziennikarzy, blisko 100 działaczy walczących o prawa człowieka. Jeśli słyszę, że 10 premierów, 3 prezydentów, nawet jakiś król któregoś państwa również był inwigilowany, więc właściwie jest to o tyle właśnie przykre, że mówiąc w państwie demokratycznym, mówiąc o pewnych zasadach, no to jeśli chce się tego typu narzędzia używać, no to najpierw należałoby doprowadzić do tego, żeby to było używane zgodnie z prawem. Mówi się tymczasem, że po to jest to narzędzie w naszym kraju, przynajmniej w Polsce, żeby właśnie pomagało w tym, żeby prawo nie było łamane. No to w jaki sposób można być fair i w porządku wobec swojego społeczeństwa, wobec swojego narodu, jeśli samemu
się łamie prawo i się mówi, że po to się to prawo łamie, żeby po prostu wymusić na to, żeby inni tego prawa nie łamali. No, totalny po prostu absurd i zaprzeczenie jakimkolwiek ideałom, no, ideałom cywilizacji łacińskiej, na której budowana jest, była budowana i jest i powinna być budowana Europa według mnie, no to temu to wszystkiemu to przeczy. To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, z demokracją. Permanentna inwigilacja i kontrola, to co kiedyś i czasem też również współcześnie w wielu serialach czy filmach science fiction się pojawia, właśnie taka permanentna inwigilacja i kontrola społeczeństwa, no to właśnie w tym kierunku to jest kolejny właśnie krok ku temu, żeby tych ludzi inwigilować właśnie w pełni. Mamy przecież różnego rodzaju już systemy kontroli ludzi na portalach społecznościowych, mamy kamery w miejscach publicznych, mamy, prawda, paszporty covidowe, które też są różnego pewnego rodzaju formą kontroli itd., itd. Więc ten wachlarz się coraz bardziej poszerza i dochodzi do coraz bardziej skrajnych, bym powiedział, z coraz bardziej skrajnego właśnie kanalizowania tych metod, którymi się będzie przejmować tą kontrolę i właśnie poprzez właśnie łamanie prawa, czyli to jak powiedziałeś, no czym to się różni właśnie od jakichś, bym powiedział, chuligańskich czy hakerskich ataków, czy to bym powiedział zwykłych chuliganów, czy systemów mafijnych, które w ten sposób za pomocą tego, że się włamują na konta, że wpuszczają wirusy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze trzeba sobie powiedzieć jedno, że to narzędzie jest o tyle niebezpieczne, że ono nie tylko wyciąga z telefonów nasze informacje. Operatorzy właśnie, ci oficerowie służb specjalnych, mogą nam zrobić, bym powiedział, mówiąc kolokwialnie, większego psikusa, mianowicie takiego, że za pomocą naszego telefonu zdalnie będą mogli wykonywać połączenie telefoniczne do innych osób, również pisać wiadomości tekstowe właśnie za pomocą komunikatorów typu na przykład WhatsApp, wysyłać do kogoś informacje jakby w naszym imieniu. I teraz to jest prosty mechanizm kolejny do tego, żeby na przykład kogoś wsadzić do więzienia. Za co? Na przykład za stalkowanie. Z mojego telefonu na przykład, ja o tym nie wiem, ale wykonywane są dziesiątki połączeń do kogoś, kto sobie tego nie życzy. Ten ktoś zgłasza to na policję i w efekcie rozpoczyna się procedura. Ja mówię, że ja nie mam z tym nic wspólnego, a policja mówi, ale wie, proszę pana, z pana telefonu. No jak pan powie, jak pan to uzasadni? Kto mógł w takim razie z tego skorzystać, jak nie pan? Kto korzystał z tego narzędzia? I nie będzie, bo śladów się nie da wyłapać, że to jest zrobione w ten sposób właśnie. I tak samo z wiadomościami. Można do kogoś napisać informację, ktoś może nas skompromitować, na przykład napisać do kogoś innego informację, albo że ja na przykład chcę podłożyć bombę, że piszę do kogoś wiadomości, albo że mam poglądy, nie wiem, nazistowskie, jakieś, nie wiem, komunistyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale tu nawet można podnieść poprzeczkę, dlatego że o ile sprawa dotyczy jednego jakiegoś obywatela, dysydenta, którego służby chcą zniszczyć, no to jeszcze to jest dramat jednego człowieka. Ale co w momencie, kiedy żyjemy w ogóle w czasach tak zwanego deepfake'u, gdzie można już nawet tak holograficznie nakładać czyjąś twarz na twarz aktora, a tu mówimy na przykład wyłącznie o próbie dźwięku, nie ma najmniejszego problemu, żeby symulować głos człowieka jakiegoś znanego. I wyobraźmy sobie, że minister spraw zagranicznych Rosji dzwoni do prezydenta Gruzji i mówi, że daje im ultimatum 24-godzinne, bo jak nie, no to wojska rosyjskie wkroczą. I teraz Gruzini, mając zapisany ten hotline z Rosją, widzą, że to jest właśnie ten numer konkretny, że to nie jest właśnie żaden fake, a tymczasem to dzwoni ktoś z Izraela za pośrednictwem Pegasusa, czy niekoniecznie z Izraela, może to być, no nie wiem, człowiek z Niemiec, czy z każdego innego państwa, który ma dostęp do Pegasusa i udawać Siergieja Ławrowa, a w takiej Gruzji właśnie no już nie zorientują się, jak. W ten sposób można zatem wypowiadać wojnę. No oczywiście, że tak. I tak jak powiedziałem, można daną osobę skompromitować, po prostu przypisując jej pewnego rodzaju postępowanie, z którym ona nie miała w ogóle nic wspólnego, ale ta osoba nie będzie w stanie tego można po prostu udowodnić. Można papieża oskarżyć o pedofilię, symulując, że tam wysyła jakieś... Tak, SMS-y do kogoś, na przykład jakieś tam treści, albo próbuje coś ukryć i tak dalej. Więc tak naprawdę można zniszczyć nawet największy autorytet w świecie, który jest, w ciągu po prostu krótkiego okresu czasu. I ta osoba nie będzie w stanie udowodnić tak naprawdę, że to nie ona w ogóle za tym stoi, ponieważ nie ma takiego narzędzia, takiej możliwości, żeby ona była w stanie udowodnić, nawet jeśli ktoś to będzie przeglądał, bo to będzie rzeczywiście wyglądało tak, jakby to było robione właśnie przez tą osobę. Więc bardzo niebezpieczne narzędzie, zwłaszcza jeśli służby specjalne nie są instytucją, bym powiedział, propaństwową w tym sensie, że bez względu na to, jaka władza, czy prawicowa, czy lewicowa jest u władzy, to one są w jakiś sposób niezależne. Tylko jeśli te służby specjalne są z nadania politycznego i są po to, żeby realizować plan konkretnego rządu, konkretnej partii politycznej, no to jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, bo ono mówi, może niszczyć i opozycję, ale przy okazji również, że jeśli nie jest to system, który jest wytworzony przez polskie służby specjalne, tylko właśnie przez służby specjalne, czy w porozumieniu ze służbami specjalne innego państwa, no to przecież to również może posłużyć do celów wywiadu gospodarczego. Na przykład można w ten sposób, jak ci naukowcy pracują nad jakimś projektem, wymieniają się informacjami. Czasem dla kogoś, dla nas to, co się wydaje, bym powiedział, jakąś tam, bym powiedział, masą
masą informacji, która nam nic nie daje, dla speców na przykład dwa czy trzy zdania wystarczą, żeby na przykład, jeśli jest mowa o jakichś pewnego rodzaju wynalazkach, na przykład niuansach, udoskonaleniach w systemach broni i tak dalej, żeby pozyskać właśnie i to, nad czym ludzie, powiedzmy jedno państwo pracuje i wydaje mnóstwo pieniędzy na jakieś badania, powiedzmy naukowe na jakimś polu, inny kraj pozyska to po prostu w ciągu kilku sekund właśnie, że przechwyci po prostu te informacje za pomocą takiego systemu, więc mówię, to, tych pól właśnie to jest właśnie dla zagrożenia, bym powiedział, dla nas, jako dla obywateli państwa polskiego, wewnętrzne, zewnętrzne generalnie dla społeczności międzynarodowej i to jest właśnie również zagrożenie na polu jednostkowym, jak i życia zbiorowego, bo i jako w życiu zbiorowym, jako społeczeństwo i naród na tym tracimy, bo to stwarza, zaczyna stwarzać taką strukturę, że nie mamy do siebie wszyscy w ogóle zaufania, że ogranicza to nasze możliwości w ogóle szczerej, bym powiedział, współpracy, wymiany myśli i na tym polu właśnie jednostkowym, że każdego z nas po prostu można dopaść i wykorzystać i w dowolny sposób zmanipulować, albo to mogą zrobić to nasze służby specjalne, a mogą zrobić to też służby specjalne innych państw. Także mówię, bardzo to jest zastanawiające, że w tym kierunku idzie nasza władza i wpisuje się w ten, bym powiedział, bardzo negatywny trend, który nie powinien mieć miejsca w państwie, które mieni się państwem demokratycznym, ze swobodami demokratycznymi, z prawami obywatelskimi, to nie ma nic wspólnego. No to jest, bym powiedział, kierunek pójścia w kierunku totalitaryzmu, a nie budowania państwa, gdzie jest wzajemne zaufanie między społeczeństwem a tymi, którzy tym społeczeństwem zarządzają.